Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Batman Title Games, moi drodzy, trzecim odcinku. I słuchajcie, na samym starcie, no przypominam o tych komentarzach, żeście pisali, że łapki, tam, że w opisie możecie wpaść na mój drugi kanał oraz Instagrama. To warto zawsze przypomnieć, nawet na samym starcie, no bo to jednak wiecie, żeby tak wpadło do głowy, że każdy wszedł, zostawił, wiecie. Ja wiem, że to taka regułka i zazwyczaj to nie działa, bo jak już się człowiek tej regułki jednak nauczy, no to ma to gdzieś, ale może na nowo osoby tak wsłuchują się w te słowa, to może zostawić i to zrobić. Moi drodzy, co ja miałem poprawić w poprzednim odcinku? Powiem wam szczerze, że zielonego pojęcia nie mam, bo tak, o ile od tamtego do tego odcinka minęło ze 3 godziny, to jest 8 rano i próbuję naprawić Mi Banda. Zaczął działać Mi Band, no ale już nagrywam. To już nie odpuszczę. To nagramy sobie odcinek, pewnie, że tak. A ja tam dawaj mnie tam do tego chłopa. A to jest chyba tak nielegalne, tak robić, mi się wydaje. Że to szkodzi środowisku, pamiętajcie. Nie szkodźmy środowisku, ratujmy planetę. Super ważne ratować planetę. Nie krzywdzić zwierzęta. A ja zobaczę to graffiti, czy nie? Co jest? Cofaj mnie się, Brusie Łajasie. Ratować planetę, nie palić śmieci, właśnie, wiecie, segregować śmieci też bardzo ważne. Nie jeść zwierzątek. Co jest? Dbać przede wszystkim o zwierzątka. Pełnią, słuchajcie, one w większości najważniejszą funkcję, mianowicie, no, pomagają nam w samotności, wiecie, byciu też bardziej takim człowiekiem empatycznym, mam wrażenie, jeżeli ma się zwierzaka i się o niego dba, to to pomaga być bardziej takim później do ludzi, takim dobrym człowiekiem, mi się wydaje. Więc dbajcie o zwierzaki, dbajcie. Nie tylko o swoje, ale też mogę wam opowiedzieć historię, taką mam. A to może jak będzie jakaś lepsza okazja, chociaż gdzie jest lepsza okazja niż jeżeli właśnie chodzenie, to jest chyba najlepsza okazja. No to wam opowiem o tego, historię taką. Nie ma sprawy, stary. Opowiem wam historię na sam początek. Spróbuję się ją streścić, żeby też nie trwała długo, bo zgaduję, że też ktoś tu przyszedł oglądać grę, prawda? Więc historia wygląda tak, że przyszła taka psina mała i ona tu sobie często chodzi i tam ją głaskam i no do jedzenia nie daję, bo ja akurat nie jem mięsa, więc nie wiem, co miał mi dać, kurwa, sałatę. No nie, ale no to zazwyczaj daje, to zazwyczaj tam się po prostu bawię z tym psiakiem i on sobie tu przychodzi i pewnego dnia przyszedł bardzo smutny i się wpieprzył i nie chciał wyjść. Ja ją chciałem wyciągnąć, no pewnie, że siłą bym wyciągnął, ale to nie o to chodzi, nie? Więc tak ją wyciągam, ona była taka smutna, tak sobie łapką zakrywała. 100% była gigantycznie smutna i pomyślałem, że coś się musiało stać, albo jej, albo coś, no była smutna gigantycznie, coś się musiało stać. Całkiem możliwe, że wiesz, że czuła, że jest chora na coś i przez to była smutna, nie? Zwierzaki tak czasem mają. Zadzwoniłem po właściciela z nadzieją, że wiecie, no. No co robisz, no? Dzwonisz do sąsiada właściciela. Jeżeli znajdujesz takiego pieska, co sam go będę leczył, no. Bo to jest chyba właściciel, no nie? No więc dzwonię do właściciela z nadzieją, że to jest wspaniały człowiek i wspaniale zajmie się psem. A chłop przychodzi, bierze tego psa, zaczyna na niego krzyczeć i mówi tak: sorry za tego głupiego psa. Dobra, głupi pies, już jadę do domu. To sobie tak myślę. Tak nie róbcie. Nie róbcie tak. Nie róbcie tak. Ale słuchajcie, no w takich sytuacjach tak się nawet zastanawiając, to co? No co zrobić? No, pewnie, że masz ochotę komuś jebnąć. Ale co, skopa mu? Może był dobrym człowiekiem, a miał zły dzień. No to jest też, wiecie, jest różnie, prawda? Po prostu mógł mieć zły dzień i wiesz, długi zły dzień. I nieważne, jak dobrym człowiekiem byś nie był, wtedy tylko myślisz o tym, żeby pójść do domu i pójść spać, no. I wiecie, no Statue, to jest but no eyes. gigantycznie ciężkie do określenia, ale jeżeli widzisz,
że ktoś podniesie rękę na psa, na kota. No to nie, to od buta słuchaj, to zgłaszaj. A możesz anonimowo zgłosić, nie trzeba tego. Ale zgłoś to, bo to jest super ważne. A i też ważne jest taka aprobata publiczna, by powiedzieć, co ty robisz, gościu? Weź ty tą rękę i pierdolnij się w łeb. Tak, warto jest też tak powiedzieć, bo często, wiecie, może niektórzy ludzie dorastali w takich... wiecie o co chodzi, że myślą, że to jest normalne, powiedzmy. Zresztą, wiecie, na tyle jest ludzi i tyle przypadków, że to ciężko jest i każdy by trzeba było analizować tak naprawdę indywidualnie, dlatego nigdy pochopnych wniosków, słuchajcie, nie wyciągajcie, nie? I uczcie się na przyszłość, to jest najważniejsze. Wyciągajcie... Wyciągajcie, słuchajcie... Wyciągajcie wnioski i nie wyciągajcie ich pochopnie. Gentlemen. Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're ruining the moment! Come here. I think that'll do. Zapominam trochę, gdzie jest X i B i wszystko. Gleba, gleba. This used to be a nice place. Low lives like you don't belong. This is my park! Mine! You hear that? Słuchajcie, w sumie to jest ciemno, może. Może poznamy się bliżej, widzowie. O kurde, to nie jest bliższe poznanie. Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. Well, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked. That's very thoughtful. O, właśnie chciałem powiedzieć, że brzmi brytyjsko. And you know, I haven't been loved once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mom and Dad, they put so much work in here. Glad they never saw it like this. It's a shame what happened. It was beautiful once. And now it's a hellhole. Last thing my parents ever built. Nie, no, że mi już nie działa. Co tu się dzieje? Choose right through people. Czemu ja mam wyłączone? Mom. Committed to Arkham. Dad. Ended it yourself, you did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round the world vacations, unlimited potential. Now all I got is this park. And what's left in this flask? My parents are gone too, Oz. Oh no, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I have my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily. Oh. Wish I could have punched that grin into the back of his throat. Falcone was an uninvited guest.
That's it. Never want to see his face again. On that, we can. Działa, widzowie. Falcone made a stack of cash in court. Czemu tak późno? Nie działa już. Kurwa, co tu się dzieje? Już nic nie rozumiem, widzowie. Dlaczego nie działa? Dlaczego nie działa? Kurwa, chciałem sobie zegarek ustawić. Bo słuchajcie, A skupmy się może na razie na gierce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way. No to co, będzie montowana seria jednak. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce, Bruce. Good morning, everyone. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And the rate of death and suicide inside the asylum itself is truly terrifying. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? I'm here today because I want to heal Gotham. To stop the culture of crime that's running our streets. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. Let us honor their memory with this new facility, in the hope that a night like that never happens again. Today,
on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? We should tear down the walls and erase it from the map. I don't want us lingering on past mistakes. I want us to focus on Gotham's future. All right, who's up next? Mr. Wayne, over here. You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even shook his hand. Well, I think Mr. Falcone is a voter just like anyone else in this city. He came to learn about Harvey Dent, your next mayor. Next question. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage controls my territory. We'll talk later. Everyone, please, settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Dobra, widzowie, trochę się nie odzywałem, bo wywaliłem igierkę z 7 razy, więc i tak nie było za bardzo co mówić. Mam nadzieję, że zmontuję to w jakiś logiczny sposób i będzie to wyglądać, jakby kompletnie nic się nie stało. Jeśli chodzi o ekran, no wiadomo, że moje położenie, ubranie i wszystko będzie się zmieniać, ale no. Maybe we made a mistake. Maybe you did. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. A i właśnie, znalazłem pauzę, niestety nie ma na padzie tej pauzy, bo wcisnąłem wszystkie możliwe przyciski i niestety no jest tylko na klawiaturze, więc gramy na klawiaturze, chociaż i tak jest w miarę wygodnie, ale i tak wolałbym na padzie, bo jakoś się tak lepiej czuję grając na padzie. Extensive. Need to be the guy doing your taxes. And if I refuse? Well, then we might have to make a scene. That's the last thing I want. But orders are orders, and this one comes from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. Well, Hill has a history of making his opposition disappear. Rumors and allegations, Mr. Wayne, that's all. But if they become fact, I'll handcuff him myself, same as any other crook. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's chopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick.
As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. To pewnie będą rodzice znaleźcie. Nie no, dojeżdżamy tego gościa. Nie może być tak. Retrospekcja. Bruce, stay back. Take whatever you want. You don't have to do this. O, te bilety to właśnie jego, tak, te, tego kina czy coś tam. Bruce? I didn't mean to interrupt, but... This is the second time you've shown up uninvited. Well, it's difficult to book a meeting with you. Well, I enjoy my privacy. Enjoyed. Past tense. Sorry, but if the press has their way, you're not gonna have any for a while. Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. What's your angle? Not all reporters just want a headline. Some of us are old-fashioned. I still want the truth. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family. After me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Not every day you get to go after a Wayne. Carmine Falcone wants me to be in his pocket. He crashed Harvey's fundraiser and pretty much said, hop in. Well, maybe he thinks putting a little fear in you will make you jump. It won't. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. No dobra. On the record, then. Whenever you're ready. This story about my family is exactly that. A story. It's a work of fiction all the way through. That's exactly what the people of Gotham need to hear. You're gonna beat this, Bruce. The Waynes always come out on top. Goodbye, Miss Rail. Coś mi tu nie pasuje. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family... We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents? It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. No właśnie. Tak właśnie coś mówiłem, że on będzie chyba zły. Tak mi się wydawało. Dobra, bo jest zapis, a ja zielonego pojęcia nie mam, jaki jest czas odcinka niestety, bo będzie montowany. Więc do zobaczenia, widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki są codziennie, miłego dnia oraz miłej nocy. Łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje, linki do drugiego kanału oraz Instagrama w opisie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do jutra, pa!